Siema, siema, z tej strony Elzard, witam was w Team Fortressiku. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeszcze na wstępie wspomnę i do użycia kodu Elzard na Keydropie. No i co? Dzisiaj wam przedstawię mój ekwipunek w Team Fortressie. Skromny, bo skromny, pozdrawiam wszystkich widzów też na wstępie. I tak, pokażę wam ekwipunek i sety, tylko poczekajcie, bo troszkę muzyczka wchodzi głośno, przyciszę leciutko. O, chyba dalej będzie głośno. Ale się wjebała bit. Dobra. Tak, to przejdźmy. Pokażę wam tak na szybko plecak, jak to wygląda i przejdziemy od razu do setów, jak mam ułożone. Generalnie mam posortowany plecak według tutaj tych opcji, bo nie chcę się bawić w te układanie plecaka, bo takie wiecie, układanie tego to takie monotonne strasznie. No nie jest jakoś super bogaty, coś tam jest, niedużo, ile to kosztuje? Sam dokładnie nie wiem, bo są to z farbami czapek dużo mam, które troszkę kosztowały na przykład mnie, ale zasprzedam je pewnie za mniej. No ale myślę coś koło 15-20 kja. Bardziej chyba 20 kja, chociaż sam wiecie co, nie wiem, nie chcę wam mówić. Między 15-20 kja jakoś na pewno będzie. No czyli nie jakoś super drogi, ale też nie jakiś chyba najtańszy, nie? Tak, skacikam takiego podstawowego. Powiem tak, jak tworzyłem ten set, wyglądał lepiej. Gram sobie z mleczkiem i z młotem, ale z młotem gram wszędzie. Mleczko wiadomo, fajny healing z tego leci i dubeltówka. Jestem strasznie lubię te dubeltówki, robobójcy i w ogóle te wszystkie z robotami, głowami. Nie wiem, podobają mi się, wpadają w me gusta. Więc skałcik taka klapotka, białe farbki. Podoba mi się ten secik. Mógł być lepszy, ale jest moim zdaniem ok. Dobra, przechodzimy do Soldiera, który wygląda otóż tak. I powiem tak, ja jestem fanem Soldiera. Mi się on podoba. Taki dosyć oryginalny, zbym powiedział, że ułożony, bo w sumie no. Rzadko spotykany, jeszcze czegoś nie widziałem. I mi się podoba. Ja jestem na plus. Koszt co chyba około 2 keje. Jakoś tak, może nie całe tych czapek. Coś w tym stylu. Pyro taki trochę klasyczek z liskiem. Kiedyś taki set już miałem, ale stworzyłem go ponownie, bo po prostu mi się bardzo podoba. Jest skromny, ładny, fajniuchy. Fajniuchy, no mi się podoba. Dobra, demo. Demo o dziwo mam bardzo taniego. Bo ten set, nie wiem, ten bombardier tylko trochę kosztuje. Ta czapka jest 2 refy, to jest 2 coś. To jest set za około 15 refa, ale naprawdę, no nie wiem jak wam, ale mi się podoba. I możecie pisać w komentarzu, który wam się to najbardziej podoba. I podsyłać też możecie na Discordzie lub na Steamie mini set, jakie wy macie. Lub pisać, co można zmienić. Czemu Lock and Load? Bo bawiłem się na jeden z gościem, ale generalnie najczęściej gram z działem nawalonym albo gram z podstawowym granatnikiem. Dobra, przejdźmy do grubego. I gruby i medic są sety na odpierdziel, przepraszam, ale ja grubym nie gram, mam sety takie wiecie, to dla mnie zawsze zlepek czapek. Co tu się dzieje, o co chodzi? Maszynowe przedmioty, a, skrzynie. Skrzynie nam przeszkodziły w odcinku. Dobra, czyli gruby to taki typowy set. Nie wiem, ja tak zawsze robiłem, więc nie ma tutaj co dużo o nim mówić. Przejdźmy do inżyniera. Inżyniera mam dosyć, myślę, ciekawego. Według mnie mi się podoba. Tworzyłem jeszcze kilka innych setów. Pokażę wam je na szybko, co ja jeszcze robiłem. Pamiętam, że tworzyłem z tym poszukiwaczem. O, widzę, że TF polagowany z poszukiwaczem złota. Z tym coś jeszcze kombinowałem. I z czym. A nie, inaczej. Próbowałem z tym. Z trzech ojcem chyba. I z jakąś czapeczką, ale no póki co to nic ciekawego nie wychodziło. Więc znaczy, ogólnie nie najgorzej to wygląda, ale ten set chyba jest troszciutkę lepszy póki co. No ale dobra. No mi się podoba, nie? To jest chyba najważniejsze. Dobra, medyk, jak mówiłem, też na odpierdziel. Trochę mniej niż gruby, bo jednak ta fryzurka z brodą jest. Ale dalej ta śmierć nadejdzie w nocy się tutaj znalazła, bo po prostu nie było co wrzucić, to wrzuciłem. Set taki klasyczny bronie. No i przejdźmy do snajpera, który wygląda tak. Strasznie mi się kojarzy z, wiecie, z takim. Jezu, wypadło mi słowo, z takimi kowbojami, coś w tym stylu, wiecie, no taki klimat, nie? Strasznym jestem wielbicielem tej brody, ale jest bardzo droga, powiem wam, że ja spodziewałem się, że ta broda kosztuje 40 refa, a to się okazało, że ona kosztuje 2,5 kja, jak ją kupowałem. Plus na to ten nowy sposób na zarabianie, więc kurczę, aż się sam zdziwiłem. Ale secik sam z siebie, no mi się podoba, mi się bardzo podoba. Jeszcze fajnie wygląda, powiem wam, z tą bandaną, bo nie wiem, że większej ilości osób spodoba się ten set. Ale no, ja jestem fanem z tą brodą, naprawdę.
No i przepraszam, nie wyzywajcie mnie, ale szpiegiem, ja też tak średnio gram. I szpiegałam set trollowy, trollowy, no po prostu taki sprzypałem wcale. Głupi po prostu. Gram sobie takim Batmanem, kurwa, Where is Batman? I podoba mi się, znaczy podoba mi się, czy mi się podoba? Może być, i do trollowania jest idealny, ale tylko do tego. Typowo ambasador na hedy. Tutaj to różnie, gruba ryba aktualnie, zegareczek i magnetofon urzędasa. No i co ludzie, to było na tyle. A skrzyneczki, zarobek, 15 groszy, miło, miło. To było na tyle w sumie w tym krótkim odcinku. Trzymajcie się ludzie, cześć.